Dzień dobry, Reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Pytanie na dziś, czy starczy nam wewnętrznej vlogmasowej energii do wieczora, by przeprowadzić tego vloga, żebyście wytrwali do końca? Drodzy Państwo, to jest ten moment, w którym robię wielką bombę witaminową, bo czuję, że po prostu się rozkładam. Pojechaliśmy tacy niedoleczeni nad to morze i teraz mamy za swoje. Jesteśmy po pracy, trochę sobie odsapnęliśmy, teraz właśnie się tu jeszcze posilamy. Zdrowo i trochę mniej zdrowo, chociaż w sumie te płatki są podobno spoko. Jeszcze nie wczytałam się skład, ale muszę się pochwalić moją vlogmasową miseczką. Aha, ta. Jest, dzień dobry, Greniferek. Bardzo ładnie. Piękna prezentowa. Rafciu ma zieloną, ale owoców ma tyle, żeby się nie zmieściły. Także taka słodka. Ale to nie tylko dla mnie, dla ciebie też. Dla ciebie profilaktycznie, a dla mnie już tak na chorobę. O, jest męska grypa znowu. Tak. Istnieje takie zagrożenie, alarm. Nie, to już jest. Alarm. Przenosimy imprezę, ale jest to nieco ryzykowne, bo tutaj kołderka już kusi, żeby się pod nią schować. A jeszcze chcemy dzisiaj trochę zdziałać, także póki co nabieramy mocy. Zaraz może sobie coś tutaj odpalimy, bo już jak cywilizowani ludzie mamy Netflixa w telewizorze, więc być może z tego skorzystamy. W ogóle póki co to widzicie nas. Hejo, macham wam nogą, bo mam ręce zajęte. Jesteśmy w telewizji, Rafał. Weno się zmotywuj trochę. Do życia jednak. No. Za nami kalendarz adwentowy, to kolejny plan na dziś, ale no na pewno tym razem będzie już bardziej leniwie i domowo. Ja już jestem w takim stanie chorobowym, że nie dam rady. Jezu, już możecie, wiecie, kwiaty szykować. Słyszycie mój głos w ogóle? Mówię jak 40-letni pracownik budki telefonicznej. Budki? Nie wiem, ktoś to dużo mówi. Widziałeś kiedyś kogoś w budce? Nie, bo oni mają właśnie tak zniszczone już te garda, że ciągle są na L4. Chciałam powiedzieć, że moc witamin z owoców zaczęła działać, ale jakoś jeszcze tego nie odczuwamy dzisiaj. Naprawdę jesteśmy klapnięci po pracy. Zaglądamy do kalendarza adwentowego. Może to nas rozbudzi troszeczkę. Jaką herbatkę dzisiaj mamy? Zgniecioną jakąś. Herbata zielona. Pigwa z cytrusami. Chyba już ją piliśmy. Którąś z tych zielonych. I była bardzo dobra. Nie pamiętam. Ale to mogła być ta, naprawdę smaczna. Ale oprócz herbatki możemy jeszcze zostać milionerami, drodzy Państwo. Także uwaga, uwaga. Sprawdźmy to. Dziewiąteczka jest tutaj na tym oto daszku, proszę Państwa. Drapiemy, drapiemy. Czy dach tutaj zielonej kamienicy ze światełkami będzie dla nas? Jaki? Czy będzie nas łaskawy, przyjął? Tak. Tak. Do 5 dyszek moglibyśmy wygrać. Za zdrapkę daliśmy 25, więc by się pięknie zwróciło. To już by ładnie się zwróciło. Czekamy, uwaga, aż tutaj będzie prezencik. Rysunek prezentu. I mamy Renifera. Renifer. Dzień dobry, Renifer. Renifer też, tak, fajnie. No dobra, czekamy, poczekamy jeszcze dalej. Dzisiejszym zadaniem
W naszej akcji Dzień Dobry Reniferek było podzielenie się informacją, w jakich okolicznościach oglądacie vlogmasy i kogo oglądacie, jakich macie ulubionych vlogerów świąteczno-zimowych. My od dziś oglądamy filmy w takiej oto jakości, czyli jak cywilizowani ludzie. Zwykle oglądaliśmy, no wiadomo, na telefonie nadal się zdarza tak na szybko gdzieś tam w przelocie, ale zwykle na laptopa, gdzie taki mały ekranik i tak dalej, a jak oglądamy coś we dwójkę i laptop gdzieś tam stał dalej, no sami widzieliście, jak to u nas często wyglądało. A teraz naprawdę jeszcze jak zapalimy sobie te lampeczki i wszystko leci z PlayStation, bo tu mieliśmy na telewizorze problem taki, że się nam nie łączyło z Wi-Fi. Ale możemy się podłączyć z PlayStation i tam są takie aplikacje. Pewnie wszyscy o tym wiedzą, ale ja nie wiedziałam, że jest aplikacja. Nie, no ja też nie wiedziałam Netflixa, wcześniej. Netflixa, YouTube'a, dużo Spotify, innych jakieś. Na przykład takie różne. I właśnie YouTube możemy sobie nadrabiać w takich pięknych okolicznościach, ale jeszcze trochę musimy tutaj posprzątać, myślę. Tak, dopiero ale najpierw przejrzyjmy dzisiejsze zadanie. Kogo oglądacie i w jakich okolicznościach oglądacie? Ja mam telefon przy sobie. To już jest zadanie numer 9. Zaglądamy do waszych domków. Jesteśmy teraz u Justyny. Justyna 92. Jest piękna choineczka, jest reniferek, którego kojarzę z innego już zdjęcia. Kawka. Kawusia, hortensja, skarpety. Poesencja. Gwiazda betlejemska. Skarpety świąteczne na podnóżku pięknym. No i zajrzyjmy, kogo ta ogląda Justyna? Adrianno, proszę o przeczytanie ników. Maszyna losująca jest pustka. To ja gada. Głowa dzisiaj. Bo to jest przez pusta. Tą chorobę, Ada. Mniejsza od trzech, no bardzo nam miło jest. Obydwoje. Karolina G., Dagmara Dadzia, Niesia 25, Nessie TV i Da Kolka. Pozdrawiamy wszystkie dziewczyny. Dajcie znać w komentarzu vloga też, jeżeli kogoś oglądacie, albo jeżeli znacie kogoś z tych przedstawionych tutaj. Też. Tak jest, domowe love, vlogmasy z mniejsza od trzech, vlog Lola i Kretka, dekretka. I oczywiście moi wierni towarzysze. Ambra i Jantar. Jakie piękne pieski. Pieski nie mogą patrzeć na naszego vloga, tak, odwróciły się do zdjęcia. Ale bo one oglądają swoją panią cudowną. I w ogóle oni chyba na rzutniku tutaj, tak? Oglądacie? Tak mi się wydaje, nie? Że tak to wygląda, nie ma no. ekranu. Ale numer, ktoś nas no rzuca na ścianę, ale ja cię kręcę. Ale tak brzydko złapałam ten kadr, te łapki. Tutaj Kamila jeszcze wrzuca z naszego spotkania w Kołobrzegu fotkę z choinką kołobrzeską. Mamy dalej Monikę przy toaletce i makijażu. Dzień dobry, Reniferek. I ogląda Laurę Ogrodowczyk. Tak jest, tutaj na telefonie, obok pędli i innych sprzętów poranno-makijażowych. Piękna toaletka w ogóle, bardzo naprawdę ładne, bardzo fajne miejsce. I też często przy makijażu coś tam sobie puszczam w tle. Taka książęca ta toaletka, naprawdę, taka fajna. Królewska. Artur Bieliński oznaczył nas, czyli ogląda nasze vlogmasy i z Arturem już rozmawialiśmy na ten temat poważnie, bo ten szaleniec nam coś tutaj nam na coś skrytkę wysłał i będziemy zaglądać. Naprawdę Mikołaju nie trzeba no, było, nie wiem, czy tacy, dziękujemy. Mieliśmy. Dziękujemy bardzo. Patrycja Wołoszyn. A tak, tutaj obowiązki i sprzątanie, uwaga, cofamy. Oczywiście vlogi obowiązkowe, a dla przyjemności tak, sprzątanie. Dla przyjemności taki sprzątanie, kompromis. Żeby się oderwać od vlogów. Tak jest, jakoś trzeba, bo tak to by się nie oderwała, biedna i tak. Co? Nie można żyć samymi obowiązkami. Bruja 84 ogląda vlogi przy choince pięknej, czerwono-złoto. Bombkowej. Skarpety też chyba w bombki, jak jest no, albo świąteczne, bomby, albo sygnalizację świetlną, albo skitelsy, bardzo fajne. No i bardzo jest przytulnie i wygodnie chyba tak wygląda. Takie okoliczności vlog masowe. To jest nasze zdjęcie sprzed 2 lat tego dnia, 2 lata pięknie temu udekorowaliśmy młodzi. Choinkę. Teraz też już mamy pomysł na rodzinną choinkę, ale to jeszcze trochę. Starzy i zmęczeni. Dzisiaj i tak. Chorzy. No to jestem, oznaczyła również nas, a także... My też oglądamy, no to jestem. No oczywiście vlogmasy, no to jestem. I też u Julii Kobus, Kasi Madekszy, Malinowej, Ada Gada, Karolina Myśliwiec i Mika Dominika. Pozdrawiamy serdecznie dziewczyny wszystkie. I taka choinka tu już ucieka. Christmas time.
Tutaj Przechodzimy mamy dalej. Nona Milagrosa. Ogląda nas sobie na laptopku, na takim koceku reniferkowym z No są mandarynkami. mandarynki, Jest jest miś. świątecznie. Jest Miso też świątecznie. ogląda, zagląda w ekran. Tak, mandarynki przy komputerze to jest właśnie cała esencja świąt. Tak, to jaki klimat. Tak, No bardzo nam jest miło, fajnie się widzieć u Was w domu. tak. Mamy dalej książkową potworkę. Tutaj całe zestawienie, bardzo fajnie zrobione, do gorącej czekolady Bardzo akurat. fajnie, no. Mamy Laurę Ogrodowczyk, mniejsza od trzech, Nessy TV i no to jestem, no w takim No i zaszczytnym super. gronie się znaleźć, to jest Bardzo naprawdę fajnie, bardzo, bardzo dziękujemy, miło. dziękujemy. I również pozdrawiamy dziewczyny. Kinga, Tomek, Jessica. Już u nich jest powoli świątecznie i to widać, że są sercownicy. Jak ładna też dekoracja i jak Tak, i fajnie podświetlona ta dekoracje. ramka. Jest bardzo, bardzo Bardzo ładnie. klimatycznie, pięknie w takim stylu urządzić sobie można Tak święta. trochę rustykalnie, Tak, biało, tak? Ładnie bardzo. pięknie. O ile znam się na... Wiem, co to znaczy rustykalnie. No tak, tak właśnie, tak? Dobrze powiedziałem? Tak, Tak, biel, tak. drewno, myślę, że Tak. podchodzi pod to. I En Batalia, Natka nasza. Przy pięknej Oglądają choince. nas na dużym ekranie, przy No, my też już choince. mamy, Natko, taki teraz duży ekran do Tak jest, oglądania. teraz czekam, aż wy będziecie vlogować, to też was będziemy Tak. tak oglądać. I to już na dzisiaj wszystko. Ja muszę przyznać, że my jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo w tyle z vlogmasami na innych kanałach. I cały czas, tak jak co roku, tworzę My sobie ogólnie playlistę jesteśmy w tyle. do obejrzenia, do obejrzenia, do obejrzenia. I już nieraz było tak, że gdzieś tam pod koniec stycznia, w lutym jeszcze kończyłam oglądać tę playlistę, bo jest tyle fajnych filmów, a jednak na co dzień tu jeszcze praca, wyjazdy i tak jakoś ten czas leci, montowanie vlogów i w ogóle. Także no, ja nie wiem, no to, No. Nie wiem, czasami ma tak, w że mi ogóle się zawiesi myśl w połowie zdania już. Słyszycie, jak ja mówię? Ja mówię, jak w sumie tak fajnie mówię. W sumie teraz to mógłbym być jakimś takim tym podkładaczem głosu do jakiegoś bohatera, nie? No to podkładaj za siebie teraz. Poczekaj, ale jakąś kwestię na przykład. W tym mieście jest za mało miejsca dla nas dwóch. Nie, to jak taka chrobowata kura bardziej. Niż jakiś Dominik. O, ten, Dum. Wiesz, szybciej wściekli, Dum. No. Ten łysy taki, on ma taki no głos męski. W angielsku. Zawsze. Ride or die. Nie. No tak. No. Tak. No. Dajcie nam jeszcze chwilę. Może Rafał pewnie już padnie, bo coś ja czuję, już, że dzisiaj. Już jest na końcu. Już jestem nie do życia. A Muszę jutro przed pracą odpocząć. Jeszcze lecimy do lekarzy jutro, więc w sumie to ja pewnie zasiądę jeszcze do kompa, ogarnę parę spraw i musimy zarejestrować jeszcze nasz aparacik w programie Canon Tak, Cashback, tak, tak. bo jest taka opcja chyba do końca roku, że jak się zarejestruje swój zakup na niektóre modele, więc jeżeli Tak. może akurat też kupowaliście sprzęt. Chyba kilka modeli Canona jest właśnie w tej takiej super, mega teraz promocji, powiedzmy, chyba na nowe modele Canona. My dostaniemy chyba 300 kilka, dostaje to zakupiliśmy aparat. Tak, dostaje się jakiś Canon Cashback. Ja wiem, że jeżeli ktoś kupuje aparat z obiektywem zewnętrznym, to jest tylko na body, nie na obiektyw, to już przeczytałem. Okay. No, ale tylko kilka modeli. Wszystko razem. Tak, mają wszystko razem, full wypas, kompakt w jednym miejscu. Cudny jest aparat, naprawdę tak, sprawdza się rewelacyjnie. Jesteś. Z tego, co czytamy wasze komentarze, no to chyba też jest chyba różnica podoba. W jakości. I też było pytanie, dlaczego nie nagrywamy jeszcze w 4K, bo Zaczęliśmy jeden vlog się nagrywać pojawił. w 4K, bo mieliśmy pożyczoną Tak. kartę pamięci od Maćka. I ja już wszystko powiem, mogę powiedzieć, Dobra. Że po prostu musimy dokupić szybszą kartę pamięci, bo nasza nie dość, że jest troszeczkę za mała jak na 4K, bo wiadomo, 4K więcej zajmuje miejsca na karcie. To też jest zbyt wolna i jakby nie przetwarza i tak nie ładuje dobrze, się to wszystko tak jak jak to powinno. powinno I w ogóle działać. wyłącza się, aparat się buntuje i nie chce buntować, nie chce nagrywać w 4K. Więc jak kupimy kartę, to być może będzie jeszcze lepsza jakość. Tylko ta karta to już musi być jakaś duża, to już musi być chyba ze 128 giga i w ogóle jakaś taka tam szybka. Prędkość. I w ja w ogóle ogóle... nie wiedziałam, że karty mają różne Ja prędkości. wiedziałem, ale myślałem, że ta nasza jest taka Daje radę spoko. i tak naprawdę jest spoko, No. ale może Ale być my jeszcze chcemy już lepiej full i teraz wypas już w nas ogóle, poniosło, naprawdę. tak. Tak, No i tak nam się marzy jeszcze jakiś mikrofon może do tego, Coś może jakiś będziemy taki taka obudowa. Kombinować, żeby jeszcze No. poprawić jakość A tych dajcie nam vlogów. jeszcze chwilę. Tak, no ale na pewno nie teraz, Grudzień jak jest jesteśmy wymagającym chorzy. czasem, Ja tak, jestem tak. chory. Znaczy ja zawsze jestem chory, ale teraz jeszcze tak, że mam katar.
czegoś jednak dziś jeszcze udało mi się dokonać. Poczyniłam porządki w mojej szufladzie z biżuterią, bo zwykle porządki polegały na tym, że układałam masę rzeczy w różnych miejscach, ale wystarczyło kilka dni, żeby tutaj znowu się robił bałagan. Tutaj mam podzielone kolczyki, bransoletki, jakieś wisiorki i nowe kolczyki zapakowane, ale już trzy pary nosiłam. A teraz sposób znalazłam taki, że po prostu to, czego wiem, że teraz za bardzo nie noszę, jakieś tam kwiatki, takie bardziej letnie rzeczy, spakowałam w jedno pudełko i wszystko sobie stoi gdzieś indziej, a tu po prostu jest mniej tych rzeczy i mam nadzieję, że to wystarczy, żeby tutaj zapanował porządek, żeby się nie plątało w końcu wszystko i żebym mogła tak przed wyjściem w sekundę zdecydować, co założę. To nie wierzę. Myślę, że to już najwyższa pora ogarniać się do snu. Naprawdę musimy trochę wypocząć. Dużo się dzieje w grudniu, no i chciałoby się tak czerpać całymi garściami, ale trzeba też troszeczkę zwolnić i nabrać mocy, także dzisiaj vlogmas taki domowy, leniwy, co nie znaczy, że cały dzień się obijaliśmy, bo byliśmy w pracy po prostu wcześniej, przed pracą też trochę tak dochodziliśmy do siebie po podróży, także myślę, że jeszcze przyda nam się taki jeden wieczór, żeby odpocząć porządnie, wyspać się trochę, nabrać mocy na kolejne dni, także tym razem już uciekamy. Dziękujemy pięknie za oglądanie, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcie dzwoneczka, trzymajcie się zdrowo, zapraszamy do udziału w akcji Dzień Dobry Reniferek i do zobaczenia jutro, w jutrzejszym vlogmasie.